Siema. Dzisiejszy mod, który przygotowałem, nazywa się Vanilla Toussaint i totalnie zmienia wygląd kolorów w wymienionej lokalizacji. Nie będę ukrywać, do tej pory nie sądziłem, że Toussaint może być takie piękne. Ten mod to przykład tego, jak zwykłe kolory w grze potrafią zmienić praktycznie wszystko. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i wiedźmiński Discord w opisie. A my zaczynajmy. Modyfikacja waniliowe Toussaint zmienia... No Toussaint. Jest też drugą modyfikacją, którą sobie omawiamy. O modyfikacjach do właśnie tej lokalizacji. Pierwsza z nich to było śnieżne Toussaint i sprawiło, że... No w Toussaint padał śnieg. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, pewnie wyskakuje wam w prawym górnym rogu. W przeciwieństwie do modyfikacji Icewine, aktualny mod rusza tylko aspekt kolorystyki. Nie zmienia tekstur czy modeli przykładowo drzew, ale zmienia za to ogólnie kolory, jakie widzimy w grze. To, co łączy modyfikacje Icewine i modyfikacje Vanilla Toussaint, to na pewno fakt, że świetnie sobie radzą z tym, z czym radzić sobie mają. Mimo tego, że to tylko kolory, Toussaint dzięki temu modowi zmieniło się praktycznie nie do poznania. O tym, jak kolory i głębia czy ostrość potrafią zmienić klimat, czy podkreślić powagę sytuacji, lub ją zabrać, przekonałem się przy okazji tworzenia shortsów, gdzie po raz pierwszy postanowiłem się troszeczkę pobawić kolorami. I przy okazji akurat tym dwóm shortsom dodałem powagi i smutku, majstrując przy okazji dwa majstersztyki. Skromność? Nie znam. Pozyskana wtedy umiejętność pozwoliła mi dzisiaj na zrozumienie dwóch rzeczy. Toussaint ma kolory absolutnie do dupy. To jedna z tych rzeczy i wynika to właściwie zapewne z celowego odebrania tej krainie powagi. Wszystko w tej krainie jest przerysowane i baśniowe. Księżniczka to typowa nadęta księżniczka, turnieje rycerskie to prawdziwe napompowane honorem aż do przesady turnieje rycerskie. A Regis to wampir z siedzibą na cmentarzu. Oczywiście z czasem okazuje się, że nie wszystko jest aż tak kolorowe, a historia dodatku Krew i Wino naprawdę jest świetnie napisaną historią z głębią, ale kolory, które dostaliśmy od twórców, jasno sugerują nam już od samego początku, do jakiego miejsca trafiliśmy. Tak samo jak pierwsze spotkanie z postaciami, takim jak Anna Herieta czy Guillaume. Wszystko przerysowane w absolutnie maksymalnym stopniu. Druga rzecz, którą zrozumiałem wtedy, to to, że Toussaint to ogromna kraina, nie posiadająca ani dużej ilości lasów, ani gór. Dlatego rendering musi być gigantycznie daleki. W 2015 roku twórcy nie mogli sobie pozwolić na renderowanie całego świata Toussaint wysokiej jakości. A żeby jakoś to ukryć, wybrali kolory i dodali efekty do gry, które w naprawdę niezły sposób radzą sobie z ukrywaniem wielu niedoskonałości, jaka ta lokalizacja posiada. Nawet na dzisiejszych komputerach lokalizacja ta jest naprawdę wymagająca, z procesorem 7 lat nowszym. Oczywiście z ulepszeniami next-genowymi i na DirectX 12, ale jednak. Modyfikacja Vanilla Toussaint usuwa właśnie te efekty, które aktualnie właściwie kompletnie są nam niepotrzebne i zmienia kolory na naprawdę baśniowe i przepiękne, ale takie, które nie sprawiają, że ta lokalizacja od samego startu wydaje się nam przerysowana. Zachody słońca i noce wyglądają na tej modyfikacji naprawdę prześwietnie, ale to też dzięki modowi No Candle Flare Effect, który usuwa poświatę świeczek. Oczywiście pierwszy link w opisie prowadzi właśnie do tej modyfikacji. Na stronie Nexus Mod możemy znaleźć też kilka innych modów autora, a jednym z nich jest właśnie wspomniany w poprzednim odcinku Skellige Ice Breath, dodający taką charakterystyczną mroźną parę z ust. Pomyślałem też, że dobrym pomysłem byłoby dodawać oceny do tych modów, więc niech oceną do tego moda będzie 8. Spełnia swoją rolę, a w trakcie rozgrywki nie natknąłem się na żadne błędy. Te odcinki były jednymi z luźniejszych na tym kanale, ale nie tylko samymi ciekawostkami i sekretami człowiek żyje. Czasami trzeba sobie odświeżyć życie i zaczerpnąć tak zwanego świeżego powietrza. Jeżeli podobają wam się takie odcinki, koniecznie zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I możecie też podesłać na Discordzie jakieś ciekawe mody do ogrania. Jeżeli lubicie mody, z pewnością spodoba wam się też kilka filmów o właśnie modyfikacjach, które znajdziecie na moim kanale. Wystarczy chwilę poszukać i znajdziecie. A my widzimy się pewnie za jakieś 3 dni. Do zobaczenia.